Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj krótki spacerek, bo nie miałem dużo czasu. Dzisiaj, czyli sobota. Dzisiaj jest 6 lipca. Wybrałem się zobaczyć na chwilę, czy coś mogę spotkać, jakieś grzyby na swojej drodze. Jestem w Jodłownie. Nie wiem, czy będzie jakiś sukces, czy nie, ale krótki spacer będzie zaliczony. Więc moi drodzy, zapraszam na film i na spacer ze mną po tym właśnie lesie. Zachęcam do subskrypcji, lajków, udostępnień i komentarzy. Zapraszam moi drodzy. Właśnie znalazłem piękny owocnik grzyba. Ciekawe, czy to będzie spod grzybów, ale wydaje mi się, że to ponurnik aksamitny. I tu jakieś śluzaki rosną. Ponurnik. O, nie musiałem go usuwać nawet, ale już jak jest to grzyb niejadalny. Ale on mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o jego wygląd. Całkiem ciekawie wygląda. Szukamy dalej. Spotkałem pewnego grzybiarza, ale mówił, że dzisiaj ciężko o grzyby. Znalazł tylko kilka kurek i nic poza tym więcej. Borowików nie widać. Zobaczymy, co po moim przejściu się tutaj mi przytrafi. No tu widzę, że jeszcze rośnie jakiś prawdopodobnie murszak rdzawy. W tamtym roku w filmiku też w tym miejscu znalazłem, ale był ciekawszych kształtów. Trochę ładniejszy był. A dzisiaj mamy takiego. Idziemy, zobaczymy, co dalej kryje się w lesie. Co dzisiaj las ma nam do zaoferowania. O, teraz znalazłem muchomorkę. Czuć, że ładnie pachnie grzybowo. Z daleka zachęca swoim zapachem. Ale nie będziemy zbierać tego grzyba. Pójdziemy dalej szukać. Fajnie, żeby zamiast muchomorka były inne grzybki. Ale może to nie ten czas jeszcze. Choć wiadomo, że sezon zaczyna się dopiero w okolicach końca sierpnia. Szukamy dalej. O, tu znalazłem jakieś młode grzybki. Zobaczcie, jeden już wyżarty przez ślimaka. Sugerowałby pod grzyba. Ale tu mamy dwa takie malusie. Teraz zobaczymy, co to jest. Ciężko stwierdzić przy takim małym okazie, jaki to owocnik. Możliwe, że to goryczak żółciowy. Przepraszam, że pluję, ale to młode owocniki goryczaka żółciowego. Na pewno nie są trujące, ale są jadalne i nawet podobno posiadają liczne właściwości zdrowotne. Tylko gorycz w ustach jest
dosyć duża. Idziemy dalej. Tu widać piękne kureczki, owocniki pieprznika jadalnego. O, piękne to one były z daleka. Nie będę ich zbierał. Dosiadły je te nasze typowo polskie ślimaki. Więc pójdę dalej. Może jeszcze w innym miejscu też uda się je trafić. Tylko może nie będą one obżarte. A tu chciałem wam zaprezentować dwa muchomory smrodliwe. Młode okazy. Muchy już się nimi obżerają. Bardzo je lubią. Ale powiem wam, że czarcich jaj nie widać. Bo właśnie z czarciego jaja one wyrosły. W lesie gorąco. Grzybków, chociaż spodziewałem się, że może być więcej, jest ich jednak dosyć niewiele, ale spacerek będziemy mieli zaliczony. Grzybobraniem tego nie nazwiemy, bo znalazłem tylko kurki obżarte przez ślimaki. Jeszcze przejdziemy kawałek lasu i wtedy już na pewno będziemy wiedzieć, co tu jest grane. Borowiki nadal ciężko spotkać, a teraz mi się trafiły dwa gołąbki. Ten jest trochę przyschnięty, ten trochę lepiej wygląda. To nie, już przez kogoś był zdeptany. Mamy dwa kolejne gołąbeczki. Tu kolejny gołąbeczek. Więc coś tam rośnie. Ja gołąbeczków nie zbieram. Chyba że zielonawego bym napotkał. Reszcie nie za bardzo wierzę, bo czerwone to i podpadają pod aksamitne i pod wymiotne. I różne podobne tego typu. Znalazłem kolejnego gołąbka. Pięknie wygląda. Ale ciężko mi stwierdzić, bo na tych okazach tych okazów dopiero się uczę. Może kiedyś utkwią mi bardziej w głowie i będę je bardziej rozpoznawał. Jeśli ktoś zbiera gołąbki, to można ich znaleźć naprawdę sporo. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj kończymy ten spacerek. Znalazłem trochę różnych grzybów, ale nie tych, których szukałem. Chociaż z tego i tak jestem bardzo zadowolony, bo widać, że coś w tym lesie rośnie. Więc życzę miłego weekendu, miłego wieczoru i do zobaczenia na następnym spacerze grzybowym. Pozdrawiam.